Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Witamy na transmisji live w ten długi weekend majowy. Matku, jaka jestem kochana. Cześć, ja tak siedzę. Jeszcze nie mam imienia. Jest dziewczynka. Umiesz wstać, czy nie umiesz wstać? Umiesz? Umiem, ale mi się nie chce. Jest sobota rano przecież. Więc to, moi drodzy, są nasze pierwsze zwiastuny kociego sezonu. Tak, to są dwie dziewczynki, które do nas trafiły. Bardzo, to znaczy bardzo, miały bardzo takie zaklejone oczy ropą. Z nóżka się lało. I co? Ale jak to już teraz widzicie, jest z oczkami, wszystko jest w porządku. Noski czyściutkie, antybiotyk skończony. Ta, mimo że się wydaje taka troszeczkę bardziej wycofana, też jest bardzo fajnym kotkiem. Ona po prostu potrzebuje troszeczkę chwili, żeby się rozbawić. No bo niestety tutaj nie mamy nikogo, kto by tutaj tak do nich przychodził i fajnie się z nimi bawił. No zresztą były dopiero co leczone, więc też nie chcemy tutaj przesadzić. Ja też chcę być głaskana. Cześć! No. Tamta druga to jest chyba troszeczkę mniejsza. Siostrzyczka też, taka burobiała. Wrzuciliśmy posta z prośbami o propozycje imion. Jeszcze żeśmy żadnego nie wybrały. Ale bardzo dużo propozycji było. Bardzo dużo. Te propozycje się nam przydadzą, zostaną zapisane, ponieważ będziemy wykorzystywali te imionka do różnych, czy psów, czy kotów, które tutaj do nas będą trafiały. One trafiły do nas jeszcze w kwietniu, w związku z czym imiona powinny być na literkę R. Tak. Cześć. To w tym razie będzie się Roxy. Zobaczymy. W przeszczepieniu zapadnie ostateczna decyzja. Tak, bo to już będzie wpisane wszędzie do rejestru. Na razie dziewczyny mają tylko numerek jakiś. Szczerze Wam powiem, fajnie by było, gdyby trafiły do jednego domu, ale nie jest to wymóg żaden konieczny. Przy takich małych kotkach jednak warto, żeby to właśnie były, miały kontakt z innym przedstawicielem swojego gatunku. Zazdrościsz? Zazdrościsz chodź. Trochę? Chodź. No. Co one tam robią, siostrze? Co one tam robią? I tak, i cała nasza relacja mogłaby właściwie być tutaj. Bo pół godziny spędzić z takimi słodziakami to nie jest żaden problem. Dziewczynki będą do adopcji prawdopodobnie za jakieś 10 do 14 dni. Zobaczymy, jak tutaj będą się u nas zachowywały, chowały, tak, misio musi być, żeby się mogły przytulić do czegoś. No, super. Okej, no to zostawiamy dziewczyny i idziemy sobie dalej. Nie wiem, czy ja Wam powiedziałam, gdzie my jesteśmy. Jesteśmy w schronisku Kundelek, dla tych, którzy nie wiedzą, w schronisku Kundelek w Rzeszowie. I to jest nasza cotygodniowa relacja na żywo. Dzisiaj mam pomoc. Paulinę, tak, ponieważ przydają się dodatkowe ręce, żeby te kotki głaskać, brać na ręce, a psiakom, żeby podawać jakąś karmę. O, tutaj mamy klateczkę, już Wam pokazuję. Tu mamy klateczkę, tu mamy też Kicię, wyciągaj dziewczynę. Kicia ma na imię Rozalka. I ona już jest po szczepieniu, jest zaczipowana, odrobaczona i jest bardzo kochana. Tutaj może na ten, na biały, o, będzie dobrze widać, gdzie można ją fajnie pokazać. Cześć dziewczynka. O, proszę, jakiś obcy człowiek cię porwał. Dobrze. Ale jakie ma w ogóle umaszczenie. Prawda? Zobaczcie tutaj z boku. Tak, piękne pręgi. Szylkretki albo trikolorki. O, tutaj mamy szylkreta Aria. Aria idzie niedługo na sterylizację, ale jest bardzo fajna. Ona ma chyba około roczek. Tak.
Więc młoda, fajna szylkrecia. Ale tutaj jeszcze wracamy do Rozalki. Ona do nas trafiła, ponieważ była znaleziona na ulicy Lubelskiej w Rzeszowie. I było podejrzenie, że mogła być potrącona. I jeżeli była, bo troszeczkę faktycznie utykała na jedną tam tylną łapkę, to jednak nic złego tam się nie działo. Na rentgenie wszystko wyszło w normie. A po podaniu tam... Nioka kochana... Po podaniu przeciwbólowych, przeciwzapalnych leków wszystko wróciło do normy. A jeżeli chodzi o trikolorkę, to chyba w tej chwili nie mamy żadnej takiej fajnej kotki. Mamy inną kicie. Olga się nazywa, chyba. Ale to jest taka dosyć wycofana trikolorka. Wszystkie koty generalnie, które są do adopcji, które są gotowe do adopcji i mogłyby opuścić nasze schronisko, są na naszej stronie internetowej, więc proszę sobie wpisać schronisko Kundelek Rzeszów w Google'ach i tam wejść w zakładkę adopcje. Ma takie fajne, wyraźne kolorki, prawda? No. Biały pyszcze i tu ma taką kropkę rudą w ogóle tak, na tym. Tak, strzałkę. Ma już zdjęcia zrobione na stronie, czy jeszcze? Jeszcze nie ma zdjęć na stronie, chociaż zdjęcia oczywiście są w dużej ilości. Nie, tak, ma jedną taką rudą plamkę na samym środku czoła. No jak, i końcówka białego. Jak Hindu. A, tak. Zobaczcie. Też ruda. To jest ruda? Chyba ruda, no. Dlatego od razu było widać, że to jest kuciczka. To niedomalowane. Taka niedomalowana szylkreta, trikolorka. No, generalnie chyba, jeżeli jakiś kotek ma coś tam rudego, tak, bury z rudym, no to jest to kociczka, więc jak tylko popatrzyliśmy na pyszczek, to wyjątkowo można było podejrzewać na 100% praktycznie, że to jest kotka. Chodź. Ale jesteś ruchliwa, tak? Chcesz poznawać Arię? Ja nie wiem, czy wy się znacie. No. Nie wiem, czy Aria chce poznać ciebie i cię no nie boi. Dobrze, chowamy dziecko, nie muszą się poznawać. Zresztą one się poznają przez klateczkę. Na o, pewno. Na siebie patrzą cały czas. Popatrz, że masz tu zabawek. Ale to nie to samo, co człowiek. Dobrze, Aria, a ty się zaprezentujesz jakoś fajnie? To jest, jak już powiedziałam, Aria, okołoroczna kicia. Tak, jestem fajna i kochana. O właśnie. Tak. Tak się zachowujemy. O, i mroczymy. Tak. No. Od razu głaszczemy porządnie. O właśnie. Nie wiem, czy tutaj na kamerce tak widać fajnie to jej umaszczenie. To jest takie szylkretowe z dużą ilością rudego. A tu Zuza. Zuza została szczęśliwie wystylizowana, moi drodzy. W końcu. Nareszcie, po roku czyli chyba. Czyli zęby zrobione. I jest ktoś, kto chce ją adoptować. No pięknie. Dokładnie, lepiej być nie może. W końcu jedynie, nie jedynie rok pobytu w schronisku. Mhm. To jest taka kotka. Tyle przeszła kicia nasza. Ona, a troszeczkę jeszcze tam, ale to już i tak zostanie. Ona ma takie... Taki urok będzie kotki po prostu. Dokładnie, bo to te płuca, niestety po nicieniach płucnych one się nie zregenerują. Czy szylkretki małe? No nie, w tej chwili nie. Na razie naprawdę nasze pierwsze kotki, które trafiły w tym kocim sezonie, to są właśnie te burę kociczki, które przed chwileczką pokazywaliśmy. A najmłodsza szylkretka to jest właśnie Aria, roczna, fajna, ruchliwa, jak widać, lubi zabawy z wędką. Mruczy sobie, jak jest głaskana, jest w ogóle bardzo fajna. Dobrze. No, a Zuza, tak jak mówiłam, miała przejścia z płucami, ciężko te wszystkie zabiegi znosiła, a jest takim fajnym, no, naramiennym kotkiem. Co, trzymamy kciuki za adopcję. Dokładnie. Trzymamy kciuki, bo to sterylizacja była w tym tygodniu, jakoś tak, więc wszyscy w ogóle tutaj wstrzymywaliśmy oddech. Czy wszystko dobrze pójdzie, bo naprawdę każdy jej zabieg to było takie no spore ryzyko, że już jej więcej nie zobaczymy, ale się wszystko powiodło. Tak, lecznicy już ją wszyscy znają, wiedzą co, jak należy się zaopiekować dziewczyną. Dobrze. To zaskakuj, Dymek.
Kogo tutaj mamy? Tutaj mamy nadal Kicię. Aj, Kicia, Kicia, przypomnij mi ty siebie. Wiem na pewno, że masz łapkę w gipsie, więc jesteś prawdopodobnie po wypadkowym kładkiem. Niestety nie może mieć tutaj żadnego forciku, żeby sobie spać na wysokości, więc sobie tam siedzi spokojnie. To jest taka starsza Kicia, Rawka. Ona też miała, miała pewne komplikacje, tak, tam był duży stan zapalny i też było kilka wizyt z lecznicą z nią, ale cóż, raczej wszystko idzie w dobrą stronę. Będziemy się nią na pewno dobrze opiekowali. A tutaj jest kotek chyba w ulubionym twoim kolorze. Otwieramy! Oręczne. Oręczka. Tak. Tylko, żebym ja jeszcze pamiętała chłopaku. Spokojnie, można go głaskać. Cześć, dzień dobry. Żebym ja tego chłopaku pamiętała, jak ty dostałeś u nas na imię? Ale jest kotek cierpiący, ponieważ jest po amputacji łapki. Ta łapka to już go nie boli, tak? No to już było jakieś dawno, dawno temu. Chyba najbardziej teraz mu doskwiera po prostu zamknięcie tutaj w klatewce, no i ten kołnierz. Jest już też wykastrowany chłopak. Ale wydaje się na takiego dużego kocura, nie? Tak, jak się wyprostuje, jak zacznie sobie normalnie chodzić, no to będziemy mogli tutaj bardziej go docenić, a szczególnie jak ściągniemy mu ten kołnierz, no to wtedy myślę, że tak bardziej pokaże swój charakter. To jest kocurek, który trafił do nas z Trzebowniska. On tam był dokarmiany i po prostu pewnego dnia pojawił się z taką przetrąconą łapką, która tam była bardzo otarta. No i po prostu widać było, że niektóre koty, one potrafią sobie tak tą łapkę podgiąć, prawda, że je nie urażają i taka łapka bezwładna, no nie trzeba jej jak gdyby amputować, ale u niego taka konieczność zaszła, no bo sobie po prostu tam obcierał to cały czas, więc dochodziłoby cały czas do jakichś zakażeń. Matko kobiet, pokaż te oczka. Cześć. Jest leni sobotni. Nie chce ci się wstawać. No pewnie tak. A zresztą w kołnierzu. Co to za życie w kołnierzu? Spokojnie, niedługo ściągniemy i trafisz do innych fajnych pomieszczeń. A! Dobrze, dobrze. Tutaj ostrożnie. A otwieramy czy nie otwieramy? Otwieramy, ale ostrożnie. Nie, bez dotykania. Tak, tutaj uwaga dla osób o słabych nerwach i które nie lubią patrzeć na cierpienie zwierzątka, no to możemy tak jedno oko przymknąć. To jest kotek, który do nas niedawno trafił, no z takimi, jak widzicie, oczami. Jest to kotek wolnożyjący i będzie wymagał dalszego leczenia. Prawdopodobnie trzeba będzie usunąć te oczka, ale to jeszcze oczywiście weterynarze będą musieli sobie je dokładnie obejrzeć. No, zabieg jest przewidziany na przyszły tydzień, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Na razie miał badania, tak? No, on nic nie widzi, dlatego jest taki bardzo ostrożny i tak dosyć czasami przesadnie reaguje na dotyk, dlatego nie będziemy dotykali, będziemy ryzykowali tutaj pogryzienia. A jak wyniki jego badań? Wyniki badań były dobre. Badanie kału już nie tak dobre, ale cóż, to tego należy się spodziewać po kotach wolnożyjących, że będą miały glisty, tasiemce, mięsienie płucne. Takie właśnie trio. No. Można się jeszcze oczywiście pierwotniaków spodziewać, ale u niego nic takiego nie zostało wykryte. Dokładnie, więc zobaczymy, jak to będzie dalej z leczeniem. A przy okazji tego kotka chciałam wam gorąco podziękować za odzew na zbiórkę, na leczenie kotów wolnożyjących. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, ponieważ nie wiem, czy dużo z was jest właścicielami kotów. Prawdopodobnie wiecie, jak duże koszty to są.
żeby pójść ze swoim podopiecznym do weterynarza. I takie wsparcie, jakiego nam udzieliliście, jest nam po prostu bardzo, bardzo potrzebne i jesteśmy ogromnie wdzięczni. Dobrze, więc dzięki bardzo. No i dodatkowo jest jeszcze ten plus, że będą dodatkowe środki z Urzędu Miasta Rzeszów na leczenie kotów wolnożyjących, więc to są dwie korzyści, jakie udało się dzięki właśnie waszemu odzewowi odzyskać. Idziemy do Rudolfa. Tak. Cześć. Cześć, Rudolf. Co się stało? Co się stało? Co się stało? Rudy? Coś mnie pogryzło i coś mnie przejechało. Ale masz smutne spojrzenie, Rudolf. Prawda? Ty to jesteś prawdziwym rudym kotem. Cały czas taki zmartwiony, ale jak on elegancko chodzi. Tak? Na wszystkich czterech łapkach. No, jak odzyska siłę w mięśniach, to już po prostu to całe potrącenie i pogruchotanie miednicy, to pójdzie w zapomnienie. O matko, nie możesz sobie zjeść porządnie. Czekaj, czekaj. Ustawimy ci o tak o kołnierzek. To musimy znaleźć te takie miseczki pod kątem, które są. Dobrze, więc Rudolf sobie smacznie je. Tam jeszcze ma granuflex pozakładany pod tymi plastrami. Co to jest granuflex? Granuflex pomaga w gojeniu się ran. Taki plaster. To jest jakiś plaster taki, tak. Kawałek wystaje? Tak. Niestety tam powypadała martwica. Tam jest, skóra po prostu musi się odbudować. I ten granuflex w tym pomaga. On będzie miał te plastry zmieniane co jakiś czas, bo tutaj już był zmieniany w tym tygodniu, więc prawdopodobnie we wtorek będzie kolejna zmiana. No i po prostu musi się to tam wszystko pozagajać. Rudolf to jest nasz kotek, który był w bardzo kiepskim stanie, kiedy do nas trafił, w tak kiepskim, że musiał mieć transfuzję robioną krwi. Kotka, która podarowała mu krew, tak, ze transfuzji już poszła do adopcji. To nasz krecia. Warto chyba też wspomnieć, że Rudolf jakiś czas był w inkubatorze. Tak. I musiał... dzięki temu też ten inkubator pomaga nie tylko kociętom, tylko też takim właśnie kotom dorosłym, które trafiają do schroniska w bardzo złym stanie. Tak, on nie mógł utrzymać sobie odpowiedniej temperatury, więc musieliśmy go podgrzewać. I to właśnie był też ten jeden tam moment, kiedy on już któryś dzień był w inkubatorze i wtedy przyszły do nas takie malutkie kociaki i musieliśmy wybierać. Ale teraz już nie będziemy musieli wybierać. Zbiórka zakończona? Zbiórka zakończona, inkubator drugi zakupiony, jesteśmy gotowi. przynajmniej na dwóch pacjentów, którzy wymagają inkubatora. Dobrze, Rudolfik, nabieraj sił, tak jest. On po prostu lubi jeść, jak są ludzie przy nim. Dużo kotów tak ma, tak? Na przykład... Ty masz mokrą, nie chcesz mokrej? Była taka kotka Rafa. No, widzisz, tylko ciarka trzeba, pana chorowitka trzeba po prostu pokarmić. Mieliśmy taką kotkę Rafę, która cudem poszła do adopcji. Została adoptowana przez swój dom tymczasowy. I co? I ona właśnie nam się pochorowała i w pewnym momencie nie chciała jeść. Tak nie jadła, a potem się okazało, że ona czekała, żeby ktoś jej palcem zamieszał w miejsce, właśnie żeby ktoś jej na rączce podał, żeby ją głaskał, jak ona sobie je. No i tak właśnie trzeba było przy każdym posiłku przy niej siedzieć i jej pomagać, aż odzyskała siły, no i już zaczęła sama później jeść. No. Najedzony? Okej, okay. No to idziemy dalej. Idziemy dalej, bo czas płynie. My jesteśmy cały czas... Która to jest godzina? Już 20 minut! A my mamy jeszcze tyle zwierzaków do pokazania i jeszcze po, żebyśmy wstąpiły na koty, na psy. Ale dobra, pójdziemy sobie tutaj do trójeczki. Proszę cię, śmiało, pokazuj. Zapraszamy. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłam wam kiedyś, że ostatnimi czasy same rude koty do nas trafiają. No i właśnie. I tutaj też mamy.
Cześć. Alojzy. Jak ty się zachowujesz? Jak ty się zachowujesz? Czemu siedzisz w kuwecie? Czemu się chowasz? Alojzy czeka jeszcze na kastrację, na ostatnie ząbki. Znaczy nie ostatnie ząbki, czy ostatni zabieg na zęby. Tak? I na kastrację. A tutaj mamy kicie białorudą. To jest kotka? Tak. Wow. Tak. Możemy otworzyć. To ewenement. No to klient, ona jest bardzo towarzyska, tu trzeba siły użyć. Tak, to jest kicia bardzo towarzyska. Ona trafiła do nas z ulicy pod Wisłocze i była w dosyć kiepskim stanie. No ale ma apetyt, tak? To jest bardzo ważne u kota. Na razie jeszcze żadnego zabiegu nie przeszła, na razie wstrzymujemy i będziemy dalej ją obserwować, co i jak, tak? Więc jest nadal w trakcie leczenia. No, jest... Już się rozmruczała. No, jest fajna towarzyska, ale chudzinka jeszcze. Mimo, że tyle jeszcze, jeszcze dalej jesteś chuda. No. No i też do nas trafiła z takim dosyć dużym zarobaczeniem, w związku z czym no, ewidentnie też jest jakiś kotek, który sobie po prostu żył obok ludzi, a nie z ludźmi. Okej, okay, zamykamy to. Ja się zostawię z rodzielcem. A tutaj mamy kotkę. Cześć! Ona trafiła tutaj do nas z Załęża. I no i właśnie. Jest teraz zaszczepiona, zaczipowana i prawdopodobnie ma już jakiś nowy domek. W tym nowym domku będą musieli się uzbroić troszeczkę w cierpliwość, ponieważ ona jest, no właśnie, tak troszeczkę nieufna, ale jak już będzie u kogoś w domu, to nabierze na pewno ogłady, tak? A tutaj jest nasz inkubatorek, troszeczkę zasłonięty, żeby się nie kurzył na razie. Dobrze, okej, okay. Czyli koty są zrobione. A, jedna smutna rzecz. Tutaj był w tej klateczce obok był taki dymno-biały kocurek, taki większy, ładny, z dłuższą sierścią. Niestety kocurek nie przeżył. On trafił do nas w bardzo kiepskim stanie, taki bardzo wychudzony. Widać, że no coś przykrego go spotkało, tak? Tam były takie rozległe rany. Ogon trzeba było amputować. No i niestety później niektóre zabiegi trzeba wykonać. Tak, ponieważ no nie ma innego wyjścia i jeszcze ma się liczyć z ryzykiem, no, że jednak zwierzak nie przeżyje, no i kocurek, kocurkowi się niestety nie udało. Dobrze, weźmiesz ten zwój. Jesteśmy tutaj na budynku z naszymi zwyczajowymi towarzyszami. Dziadek? Tak. Sapcia? Sapciu. To jest matko Mania, jak mogłam zapomnieć. Oczywiście Latinka. Tak, Latinka, która też dochowała się jakichś guzów, sutków i będzie musiała mieć zabiegi chirurgiczne za jakiś czas. Tak, Osprytek sobie śpi już w swoim świecie, to jest starszy, głuchy, jak zresztą widzicie. No i zobaczcie Kajtoś, również ślepy. Poległ. Kajtoś, który poległ. Kto z was był wczoraj na bulwarach i mógł spotkać się z Kajtusiem w Chowanie? Tak, Kajtuś był wczoraj, był bardzo dzielny. Jak zresztą zawsze jak gdzieś wychodzimy razem, ale nie, on chowa głowę teraz pod kot, on chce spać. Za chwileczkę go ściągniemy z tego wózka, ale on po prostu sobie tak potrafi wjechać w jakieś sterte kocy, tak, i próbować się zakopać. Kiedyś wjechał pod legowisko i po prostu jak taki krab jeździł sobie z tym legowiskiem na sobie. No ale oczywiście za chwileczkę już go uwolnili z tej sytuacji. Dobrze, patrzcie jak pięknie jest. Pójdziemy sobie na chwileczkę, dosłownie na chwileczkę. No cześć Bobiś, cześć. Chcesz być w internetach? Bobiś jest to trudny piesek do adopcji. Jeżeli ktoś myśli o Jack Russellu Terrierze, ja byś mogła mu tam wrzucić troszeczkę dalej karmę, żeby nas tutaj spokojnie puścił. Bobiś. To będę wdzięczna. Trochę dalej. Okay. Bobik. A, dobra, tak, idziemy. Pięknie. Bobiś jest bardzo przekupny, ale też jest bardzo pojętny. Dobrze, kogo my tutaj mamy?
O, tutaj mamy bardzo fajne pieski. Malika, który jest u nas od roku 2016. To bardzo długo. Okay. O, Majka, chciałam o tobie powiedzieć. Dobrze. To jest Malik. Dobrze, no chodź tutaj, Majeczka, chodź, 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 ty się nic nie bój. O, widzisz, o, super. Grzeczna jestem. Majka to jest około chyba 6-letnia sunia, średniej wielkości. Jest troszeczkę taka ostrożna przy pierwszym spotkaniu, ale nabiera z czasem takiego zaufania, pewności. Ładnie chodzi sobie na spacerki, no i czeka na nowy dom. Ona jest taka, no, takiej, no, średniej wielkości, no, coś w kolano bym powiedziała. Tak samo zresztą jak Malik. Okej. Okay. Tutaj są staruszki. Tutaj mamy Bizi, którą ledwo co widać, tak, na tym legowisku. Bizi, ja źle powiedziałam, ty nie jesteś staruszka. Bizi jest w miarę młodą sunią, tak chyba do 5 roku życia, ale jest, jak widzicie, dosyć wycofana i ostrożna. To jest malutki piesek. Ona zaczęła u nas chodzić na spacerki fajnie, no, ale potrzebuje czasu, żeby zaufać. A tam jest staruszek Kodi, który wyjątkowo dzisiaj nie ma ochoty na nas też czekać. Tak? Ale widać po nim ząb czasem, niestety. No. Starzeje się nasz. A ząbków już nie ma. O. Ale chęci do gryzienia dalej są, czyli jest wigor. Jest wigor, starczy. Tak. Proszę bardzo. Proszę na mnie nie czekać. Tak. Proszę na mnie nie czekać, proszę. Więc tak, tutaj mamy po kolei. Mamy Jacka, Bibi i Miśka. Jack jest... widać Jackusia? Jesteś Jack Russell, może ci pokażę. Tak, cześć Jackuś. No, ty jesteś tłuściutki, okrągłutki. Prawda? Ale jaki fajny. Cześć, cześć, cześć. Widać, widać wszystko. Tak, Bibi idzie prawdopodobnie dzisiaj do adopcji. Wow, tak, więc trzymamy dokładnie kciuki. Miejmy nadzieję, że wszystko się dobrze ułoży. Jackuś, no, nadal czeka, no to jest taki seniorek, więc widać, że dla seniorków no to ciężko znaleźć nowe domy. Ale jest kochanym pieskiem, da przy sobie wszystko zrobić. Na spokojne spacerki tylko i wyłącznie, bez forsowania. A Misiu jest głośnym pieskiem. Tak jak i Funio. Tak jak i Funio, ale to jest nowe. Nie da się filmować w takich warunkach. Nerwa. Funia jest bardzo czujnym psem. Dla kogoś, kto potrzebuje takiego ochraniarza, to jak najbardziej. A tutaj mamy... Cześć! Zmyszka. Zmyszka jest bardzo ludzką. Taką kolanką, duży kolana nawet. Na pewno nie nadaje się do domu z kotami, ale do ludzi jest cudowna, fantastyczna, dogaduje się też z psiakami. Jest nawet taka troszeczkę bardziej uległa właściwie, jeżeli chodzi o inne psy. Więc myszka jak najbardziej fajna, czeka na schronisku. Jeżeli chodzi o adopcję, to zapraszamy do kontaktu codziennie w godzinach, od poniedziałku do piątku. W godzinach od 10 do 17, a w sobotę dzisiaj od 10 do 14, dzisiaj też są adopcje. Ajajaj, a tu nasza Buda, Lolek. Pochorował się chłopak, więc zobaczymy, dzisiaj będzie pani weterynarz, będzie chłopak pokazywany. Jeżeli chodzi o spacerki, możesz jeszcze próbować dzisiaj zadzwonić i umawiać się na spacer na popołudnie albo na niedzielę. Ale większość miejsc już jest porezerwowana. Oczywiście w tygodniu spacery są wtedy, kiedy warunki atmosferyczne pozwalają na to. Czyli teraz już będziemy, jeżeli będą upały, no to wtedy, a upał to jest powyżej 26 stopni Celsjusza, no to wtedy spacery się nie będą odbywały. To wszystko będzie.
będzie ustalane telefonicznie, więc prosimy dzwonić, umawiać się na spacery. Telefon w sprawie umawiania się to jest 17 742 1109. No i powiedzieć, że chcesz wstawić na spacer z pieskiem i wtedy się umawiamy, tak? Ustalamy jakiś termin. Zazwyczaj terminy są ustalane z dnia na dzień, więc dzień wcześniej przed planowanym spacerem proszę się kontaktować. No a jeżeli chodzi o adopcję, no to dzisiaj adopcje jak najbardziej wchodzą w grę. 510 177 87. Można dzwonić i pytać o zwierzaka. Najpierw zapraszamy do nas na stronę internetową, żeby zobaczyć, jakie psiaki u nas są do adopcji. Dobrze. Okej, no to dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia, miłej soboty.